Ministerstwo Zdrowia przygotowuje, o czym dowiedzieliśmy się tak naprawdę od stowarzyszeń pacjenckich, nowy projekt ustawy zmieniających finansowanie i generalnie zasady refundacji zaopatrzenia w środki medyczne. Bardzo to niepokojące dla środowisk, szczególnie pacjenckich, a jeżeli dla pacjenckich, to również dla medycznych, no i dla nas polityków również. Projektowane zmiany w ustawie w tym kształcie mówią wprost, że stomicy będą dopłacać do sprzętu nawet 50% jego wartości, co jest absolutnie niedopuszczalne, ponieważ znakomita większość są to osoby, które zarabiają poniżej średniej krajowej, są na emeryturach, wręcz muszą żyć z zasiłków, ponieważ nie mogą podjąć pracy ze względów zdrowotnych albo ze względu wykluczenia społecznego, z którym stomicy się borykają na co dzień. Większość sprzętów ministerstwo proponuje, żeby była odpłatność. Też wprowadza pewne ograniczenia co do dostępności i też jako dla pacjentów, ale też dla producentów ze względu na procedury rejestracyjne, które mogą spowodować to, że zamiast powiedzmy kilkudziesięciu różnych rodzajów sprzętu może być 2, 3, 3, co nie pozwoli zaspokoić stomików, ale też innych grup, czyli wózki, pieluchomajtki, różne inne sprzęty ortopedyczne, które są jakby w tym jednym koszyku. Brak dostępu do dobrej jakości i różnorodności sprzętu, bo jest to sprzęt, który musi być indywidualnie dobierany, spowoduje, że zamkniemy 40-tysięczną grupę ludzi po prostu w domach, ponieważ nie będą mogli pełnić swoich codziennych ról. Ja myślę, że po pierwsze ministerstwo jeszcze w trakcie prac, po pierwsze da do konsultacji również środowiskom medycznym ten projekt ustawy, bo na dzień dzisiejszy prawdopodobnie jeszcze nie dostali. Po drugie weźmie pod uwagę te opinie, które idą ze strony pacjentów, również nas jako zespołów parlamentarnych, zespołu do spraw podstawowej opieki zdrowotnej i profilaktyki, ale też innych, bo wiem, że przyjdzie dzisiaj część posłów gości zainteresowanych tą bardzo ważną sprawą i przy pracach, że jakby będą wzięte te poprawki pod uwagę. My nie jesteśmy przeciwni zmianom, bo jeżeli będzie to jakaś w dobrym kierunku idąca zmiana ustawowa, mająca poprawić na przykład finansowanie, zwiększenie nakładów na te wyroby, to my jesteśmy oczywiście za, ale jeżeli to ma być zmniejszenie nakładów i pseudooszczędności kosztem pacjenta, to się okaże, że to jest rosnący koszt w formie nieobecności w pracy, w formie dodatkowych hospitalizacji, kalectwa, czyli efekt dokładnie odwrotny.